Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji. Dziś drugi dzień 22. Forum Polonijnego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Gościem specjalnym wydarzenia był marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Patriotyzm w kulturze i tradycji narodowej to temat, jaki podjął marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wyraził również swoją wdzięczność Polonii za kształtowanie tożsamości narodowej poza granicami naszego państwa. Podkreślił również, że nasi rodacy zmagają się z wieloma problemami, na które rząd polski odpowiada pomocną ręką. Największą potrzebą jest oświata. Oświata i nauka języka polskiego, nauka historii, nauka geografii, kontakty również młodzieży i osób starszych z Polską, ich przyjazdy do Polski, bo nie ma nic lepszego jak żywy kontakt z Polską i Polacy, młodzi Polacy, szczególnie przyjeżdżający za granicę, to wielki skarb dla nas, bo to też rokuje dobrze na przyszłość, na naszą współpracę w przyszłości. Z takimi problemami między innymi zmagają się Polacy mieszkający na Litwie, podkreśla ksiądz Józef Aszkiełowicz, proboszcz dwóch parafii na Wileńszczyźnie. Teresa Bartkuszka zamknięto polską szkołę. No niestety, że tak stopniowo kurczy się. No, popróbowaliby, komuś by z tych mniejszości by zamknąć, to zobaczyliby, jakie by, no, zacząłby się tutaj medialny szum. Ale dla Polaków to można zamknąć. Ponieważ, jak dodał ksiądz Józef Aszkiełowicz, Polska jest odzwierciedleniem chrześcijaństwa na tym świecie, a za taką postawą zawsze w parze idzie cierpienie, dlatego podczas wszystkich wystąpień podkreślano, że największy wpływ na kształtowanie kultury polskiej poza granicami państwa ma chrześcijaństwo. Z rozwojem kulturalnym oraz intelektualnym idzie w parze również rozwój duchowy, dlatego każdego dnia forum sprawowana była msza święta. Dzisiejszej przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej oraz członek Komisji do spraw Polonii i Polaków za granicą. Wiemy, że poza granicami Polski są miliony naszych rodaków na wszystkich kontynentach. Niektórzy wyjechali za chlebem, inni z powodów politycznych. Wielu już urodziło się poza Polską, ale czują się Polakami i kultywują naszą kulturę. Jeszcze inni mieszkają i pracują poza granicami, ale chcą wrócić do kraju. Opuszczenie ojczyzny to zawsze trudne doświadczenie. Dlatego też WSKSiM co roku organizuje forum polonijne, aby umożliwić kontakt z kulturą i dziedzictwem tym, którzy wyjechali z kraju. Z tego powodu również od 2002 roku, 2 maja, obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Marszałek Stanisław Karczewski zaznaczył, że ta uroczystość jest wyrazem wdzięczności za wszystko, co robi Polonia dla naszego kraju. To święto historycznie powstało z takiej wdzięczności. Wdzięczności, jaką oddaliśmy Polonii, która dbała o polski interes, o walkę o niepodległość, o walkę o demokrację, o przystąpienie Polski do NATO, bo to przecież Kongres Polonii Amerykańskiej. Polonia Amerykańska miała wielki wkład w przystąpienie Polski do NATO. I to było takie święto, ideą tego święta było podziękowanie Polonii za wkład historyczny, ale też to jest święto, to, które obchodzimy po to, aby teraz współpracować z Polonią i pamiętać o współpracy z Polonią na przyszłość. Podczas dzisiejszego spotkania została również otwarta wystawa Sprawiedliwi Duchowni Archidiecezji Wileńskiej ratujący Żydów w latach 1942-1944. Forum polonijne organizowane co roku w murach WSKSiM stanowi długą tradycję związaną z rodziną Radia Maryja. Nie milkną echa po wczorajszej debacie na temat zmian w oświacie w ramach okrągłego stołu. Obrady koncentrowały się wokół czterech tematów: uczeń, nauczyciel, jakość edukacji, nowoczesna szkoła. Wczorajsze rozmowy na temat oświaty przy okrągłym stole. Wzięli w nich udział eksperci w zakresie edukacji, samorządowcy, nauczyciele, rodzice oraz parlamentarzyści. Chcemy, żeby ta debata skończyła się konkretnym, wymiernym efektem, który potem będziemy mogli przełożyć na dobre zmiany
dla polskiej szkoły. Mówiła wicepremier do spraw społecznych Beata Szydło. Wczorajsze rozmowy przy okrągłym stole były na bardzo wysokim poziomie, ocenia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. To była dobra rozmowa. Widać było, że było bardzo wiele argumentów merytorycznych, które w trakcie tej rozmowy się pojawiły. Warto rozmawiać, bo to była taka pierwsza wstępna rozmowa, gdzie zostały określone różnego rodzaju, czy zostały zaprezentowane różnego rodzaju pomysły. Przy okrągłym stole zabrakło jednak Związku Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych oraz głównych partii opozycyjnych. W takim pozorowanym dialogu szkoda uczestniczyć. Rzeczywiście nie ma sensu pozorowanie dialogu wtedy, kiedy jest, powiedziałbym, propagandowy monolog. Sprawa jest zbyt poważna, aby załatwiać ją ad hoc. Najpierw trzeba spokojnie rozstrzygnąć postulaty nauczycieli, a później podjąć wraz z nimi, z rodzicami, z samorządowcami dyskusję o przyszłości polskiej oświaty. Nie w takiej atmosferze. W ocenie profesora Andrzeja Zybertowicza brak obecności przy okrągłym stole ZNP, FZZ oraz PO, Nowoczesnej czy PSL-u poniekąd może być postrzegane jako niepowodzenie rozmów, ale jednocześnie mogło przyczynić się do ich urzeczowienia. Nie wytworzyło bardziej sprzyjającej atmosfery do merytorycznej wymiany poglądów. Na dłuższą metę jednak potrzebne jest, by w rozmowach uczestniczyli wszyscy istotni aktorzy życia politycznego i związkowego. Czy związki zawodowe oraz opozycja skorzystają z zaproszenia? Wciąż jednak ta oferta leży na stole, to zaproszenie jest, wciąż zapraszamy, żeby związki zawodowe przybyły, ale jeżeli nie przybędą, to pokazuje, jaki był prawdziwy cel tego strajku i trochę szkoda, że takie mam wrażenie, że wykorzystano po prostu do tego nauczycieli. Rozmowy w ramach okrągłego stołu to tylko pierwszy etap prac nad poprawą oświaty w Polsce, a zmiana musi nastąpić, podkreśla nauczyciel z Wrocławia, dr Artur Polański. Myślenie, reakcja na to, co dzieje się w okolicy, a nie uczenie się treści, które do niczego im się w życiu nie przydadzą. Tymczasem od dziś strajk nauczycieli jest zawieszony. Według małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak wyrządził on wiele szkód. Bardzo wielu rodziców prawie 3 tygodnie musiało przecież organizować opiekę dla swoich dzieci, co, tak jak mówię, bardzo poważnie odbiło się często na ich finansowych, na finansach. Kolejne prace nad poprawą oświaty odbędą się 30 kwietnia. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że zwróci się do prezydenta Andrzeja Dudy, by objął swoim patronatem także obecne obrady okrągłostołowe w sprawie edukacji. Rozważana jest także propozycja obrad okrągłego stołu w formule Rady Dialogu Społecznego. Walka Polski o reparacje wojenne nabiera rozgłosu. Niemal wszystkie światowe media opisują straty, jakie poniósł nasz kraj podczas II wojny światowej i podkreślają wagę polskich roszczeń. Ma to związek z wywiadem Arkadiusza Mularczyka, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu do Spraw Reparacji Wojennych, udzielonym agencji Reuters. Obraz Polski w czasie II wojny światowej to nie tylko przelana krew milionów Polaków, ale również niezwykle brutalne zniszczenia i grabież dokonana przez Niemców, przypomina poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Reparacji Wojennych. Z Polski wywieziono setki tysięcy dzieł sztuki, dóbr kultury, ale też każdy obywatel po prostu został ograbiony. Miasta zostały zdewastowane, zniszczone. Wiele polskich miast zostało zrujnowanych i zniszczonych w stopniu niemalże 100%. Na przykład Warszawa, stolica Polski, w 90%. Przez lata, jak wskazuje parlamentarzysta, niemiecka dyplomacja skutecznie unikała rozmów na temat reparacji wojennych należnych Polsce. Niestety, przez te lata od zakończenia wojny udawało im się to, że unikali takiej rozmowy i dzisiaj stosują dla nich bardzo wygodną pozycję czy stanowisko, że właśnie twierdzą, że się czują moralnie odpowiedzialni, ale prawnie i politycznie już się nic nie da zrobić. Nie jest to prawdą. Wiele kontrowersji wywołuje także inna sprawa, dodaje poseł Mularczyk. Mimo, że Polska nie dostała żadnego odszkodowania, obywatele Polski nie dostali żadnego odszkodowania, dzisiaj przyjeżdżają politycy amerykańscy i mówią, że to Polska powinna płacić odszkodowania, prawda? Więc z naszej perspektywy jest to sytuacja zupełnie absurdalna i kuriozalna, bo jak kraj, który był ofiarą II wojny światowej, który poniósł największe
straty ze wszystkich krajów, ma dzisiaj płacić komuś odszkodowania. Sprawa polskich reparacji nabrała rozgłosu. Po wywiadzie dla agencji Reuters niemal wszystkie światowe media opisują straty wojenne Polski oraz podkreślają sprawę polskich roszczeń wojennych. Prace parlamentarnego zespołu do spraw reparacji wojennych trwają. Raport końcowy prawdopodobnie ujrzy światło dzienne 1 września, w 80. rocznicę inwazji Hitlera na Polskę. Kwota potencjalnych odszkodowań dla naszego kraju może wynieść nawet 850 miliardów dolarów. Rolnicy są zaniepokojeni suszą i pożarami oraz burzami piaskowymi. Z tego względu zapowiada się nieurodzaj. Widząc wzmagający się w naszym klimacie niedobór wody, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej proponuje konkretne rozwiązania problemu. Susza to coraz większy powód do zmartwień dla rolników. Martwi się pan Jan Bogdan z Kiersnówki w gminie Suchowola. Plony myślę, że nie będą za ciekawe, może jeszcze gorsze jak i w zeszłym roku. No trawy to w ogóle nie ruszają, po prostu wyschły, no także jest no klęska. No. Brak deszczu dotyka nie tylko pola i łąki, ale także lasy, podkreśla starszy kapitan Daniel Mucha z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Sytuacja pożarowa w lasach jest bardzo trudna. Obecnie panujące warunki atmosferyczne tylko potęgują to zagrożenie pożarowe. Przy takim niskim poziomie wilgotności ściółki leśnej nawet rozgrzany katalizator jest w stanie spowodować pożar. Odtwarzaniu spalonych lasów pomaga akcja pod nazwą Narodowe Sadzenie Lasu. Chodzi w niej przede wszystkim o rozpowszechnianie sadzonek drzew rodzimych, czyli świerków, dębów, jodeł i buków. Polska nie radzi sobie jednak z suszą. To skutek wieloletnich zaniedbań. Zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem posiadania ilości tzw. mokrych zbiorników. To ma zmienić rządowy program rozwoju retencji, mówi rzecznik Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Michał Kania. To jest pierwszy w historii tak naprawdę nowożytnej Polski po 1989 roku program kompleksowy, który ma całościowo rozwiązywać problem niedoboru wody w Polsce. Ma on na celu przede wszystkim dwukrotne zwiększenie poziomu retencjonowania wody w Polsce z obecnych 6,5% do nawet 15%. Program jeszcze w tym roku trafi pod obrady rządu tak, aby stał się programem wieloletnim, aby można było rozpocząć starania o pozyskanie środków z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Program ma być realizowany w latach 2020-2027. Ma polegać na wszechstronnej retencji wody, na nowych inwestycjach takich jak zbiorniki wodne. W tym roku suszy towarzyszy rzadko spotykane zjawisko zamieci pyłowo-piaskowych. To także powoduje duże szkody w rolnictwie. Jest też niebezpieczne dla kierowców. Zawiewany na drogi pył znacząco ogranicza widoczność. Wesel się w miłosiernym Chrystusie Królu to tytuł niezwykłego koncertu pieśni wielkanocnych, który jutro w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbędzie się w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Głuszycy nieopodal Wałbrzycha. Dla mieszkańców malowniczej Głuszycy i okolic jutrzejszy koncert to wielkie wydarzenie, mówi ksiądz Sławomir Augustynowicz, organizator koncertu. To właśnie w tym kościele będziemy gościć muzyków, ale będziemy przede wszystkim dziękować Panu Bogu za Jego miłosierdzie. Będziemy wyśpiewywać miłosierdzie i wychwalać Pana. W programie znalazły się najbardziej lubiane pieśni wielkanocne w przepięknych aranżacjach. Wspaniali artyści, orkiestra i moc cudownej muzyki, która ma porwać nas. Podkreśla Łukasz Lech, reżyser koncertu i zapewnia, że wydarzenie będzie wielkim przeżyciem artystycznym i duchowym. Która ma powiedzieć, obudźmy się, bądźmy dla siebie dobrzy, zatrzymajmy się i popatrzmy na wizerunek Jezusa, który przychodzi do nas w naszych kłopotach. W muzyce, w radości, w słowie, w tym wszystkim, w tej wielkiej modlitwie. Tego dnia uroczyście zostanie przekazany obraz Jezusa Miłosiernego podarowany przez prezesa wspólnoty Miłosierni z Krakowa, Andrzeja Koca. Wieczór zakończy słowo i błogosławieństwo ordynariusza diecezji świdnickiej księdza biskupa Ignacego Deca.
Koncert rozpocznie się o godzinie 20 w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Głuszycy. Retransmisja na antenie telewizji Trwam o godzinie 21.40. 60 lat temu ksiądz biskup Ryszard Karpiński przyjął święcenia kapłańskie. Jego posługa skupiała się przede wszystkim wokół spraw migracji. Ksiądz biskup Ryszard Karpiński obchodzi 60-lecie swojego kapłaństwa. Ponad połowę swojej posługi pełni jako biskup, zaznaczył metropolita lubelski ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik. Księże biskupie, dziękujemy Ci szczególnie za Twoje lata, 34 lata posługi biskupie niezmordowanej i w naszej diecezji, i w konferencji Episkopatu Polski, i szeroko w świecie, bo ciągle jesteś wzywany na peryferię świata, jak mówi papież Franciszek, aby głosić Chrystusa. Podczas homilii ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz wskazywał na apostolską misję księdza biskupa Karpińskiego. Ksiądz prałat był dobrym uczniem Jana Pawła II. Swoją troskę o ludzi potrzebujących pomocy ofiarował bez oglądania się na własny trud i kłopoty wszystkim. Czcigodny bilat swoje obowiązki względem ludności poszukującej na ziemi lepszych warunków, bezpieczniejszych, czy najzwyczajniej jakiegoś znośnego miejsca, wypełniał z całym poświęceniem. Choć sam jubilat swoją posługę ocenia skromnie. Zapewne z perspektywy czasu patrząc, można było lepiej służyć. Można było więcej zrobić. List gratulacyjny dla księdza biskupa Karpińskiego wraz z podziękowaniami za jego kapłaństwo przesłał premier Mateusz Morawiecki. Lata kapłańskiej posługi księdza biskupa były wypełnione troską o wiernych, szczególnie emigrantów, uchodźców i Polaków rozsianych po całym świecie. Dziękuję za tę aktywność, za towarzyszenie wiernym, wskazanie drogi, służby bliźniemu i duchowe wsparcie. Po zaledwie 4 latach pracy parafialnej ksiądz biskup Ryszard Karpiński spędził prawie 20 lat w Rzymie. Odpowiadał tam m.in. za sektor migracji w Papieskiej Komisji do Spraw Migracji i Podróżujących. Rosja zapowiedziała, że będzie kontynuować działania bojowe w Syrii. Prezydent Władimir Putin nie wykluczył operacji na szeroką skalę. 17 bojowników syryjskiego prezydenta Bashara el-Assada zginęło, a 30 zostało rannych. Atak w prowincji Aleppo przeprowadziły dwie grupy dżihadystów związane z Al-Kaidą. Walkę zakończyła interwencja rosyjskich sił powietrznych. Musimy kontynuować walkę z terrorystami. W dużej mierze udało im się zbudować przyczółek w rejonie Idlib, jeśli mają zamiar przeprowadzić stamtąd jakiekolwiek naloty, a dzieje się to od czasu do czasu, to odpowiemy siłą. Zadeklarował prezydent Rosji Władimir Putin. Dzięki wsparciu ze strony Moskwy syryjskie siły odzyskały kontrolę nad większością swojego terytorium. Wciąż dochodzi tam jednak do pojedynczych ataków terrorystycznych. Rosja nie wyklucza operacji na szeroką skalę. Właściwie to nie my, tylko prezydent Syrii przeprowadza każdą operację, ale z naszym wsparciem, głównie lotniczym. Niestety cierpią na tym cywile pod uciskiem terrorystów. Musimy zrównoważyć skalę tego, co dzieje się w tej strefie i potencjalne koszty działań bojowych. Dlatego choć taka operacja nie jest wykluczona, to na razie ze względów humanitarnych została wstrzymana. Rosja pomaga Syrii w działaniach bojowych od 2015 roku. I na teraz to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Marta Klimczak, witam i zapraszam na prognozę pogody. W Polsce w nocy temperatura maksymalna w przedziale od 6 do 10 stopni. Jutro nad obszarem całego kraju zachmurzenie duże i całkowite. We wschodniej połowie okresowy i przelotny deszcz, a na Suwalszczyźnie lokalne burze. Temperatura maksymalna od 10 stopni na północy i południowym wschodzie do 16 stopni na północnym wschodzie.
powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Niewielkie wahania ciśnienia barometry wskażą 1014 hektopaskali. A teraz prognoza pogody na kolejne dni. W poniedziałek nad przeważającym obszarem zachmurzenie duże i całkowite oraz opady deszczu. Na północnym wschodzie przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 9 stopni na południowym wschodzie i na północy do 17 stopni na północnym wschodzie. Będzie wiał umiarkowany wiatr z północnego wschodu. We wtorek nad obszarem kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 10 stopni nad morzem do 17 stopni na ziemi lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu.